O kurde, zapomniałem wyłączyć kamery na noc. O Jezu. Zima. Praca w studiu zaczyna się od kawy. Zanim przejdę do czegokolwiek robienia, to chcę zamontować obrazy namalowane. On tutaj, proszę, stoi. Także praca w studiu to nie tylko robienie muzy i kreatywne takie stricte rzeczy. Czasem trzeba być majsterkowiczem i powiercić dziury. I dzisiaj jest ten dzień. I to jest wielka chwila. Wielki dzień dla ludzkości. Krok w stronę chwały. Studio przykuca. Mnie to bawi. Teraz powinieneś stanąć na tej drabinie, albo mieć taką wysoką drabinę i razem z nimi. Przykuc na drabinie. Jest u nas ponad 60 tysięcy. Niebywałe. I bardzo często przysyłacie, że super, że w ogóle genialne rzeczy, że bardzo wam pomagam. Przez bardzo długi czas myślałem, że w końcu ktoś się skapnie, że ja nic nie potrafię i to jest totalny przypadek, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i w końcu ktoś mnie nakryje, przyjedzie policja i wyniesie mnie w kajdankach i powie, to był oszust, on nic nie potrafi. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy czuliście się kiedyś jako oszuści, że coś nieadekwatnego osiągnęliście do własnych umiejętności, tak zwany syndrom oszusta. Zobaczmy, co Wikipedia mówi o tym. Brak wiary we własne osiągnięcia, pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji. Osoby cierpiące z powodu tego syndromu pozostają przekonane, że są oszustami i nie zasługują na sukces, który osiągnęły. Przyczyny sukcesu upatrują w szczęściu, sprzyjających okolicznościach, bądź w rezultacie bycia postrzeganym jako osoba bardziej inteligentna i kompetentna niż w rzeczywistości. Bardzo długo bałem się, że w końcu ktoś mnie nakryje i przyznam, że trzeba się zastanowić nad tym, skąd się w nas to bierze. Co najlepsze, nawet Albert Einstein miał podobno przed śmiercią powiedzieć: I feel compelled to think of myself as an involuntary swindler. Jeżeli on nawet tak myślał, to my też możemy mieć bardzo często ten problem. Niestety bardzo często to tak wygląda, że prawdziwe osiągnięcia są wysoko, a poczucie tej wartości, że to się powinno udać, jest tak nisko. Myślimy, że jesteśmy tam przez przypadek, że po prostu mieliśmy szczęście i nie wiem, nasz kawałek, czy to co robimy, po prostu udało się, ale to już nigdy się nie uda i zaraz ktoś nas złapie i powie, on nic nie potrafi. Czuliście to? Przecież często bywa tak, że jest odwrotnie. Wiele osób przedstawia też coś takiego. Czy to dobrze? No nie wiem. Często jest tak, że zaczynamy coś robić, gramy na przykład na pianinie, gramy, wiemy, że jesteśmy beznadziejni, bo nam nic nie wychodzi. To wygląda tak. Ciągle to robimy, nie przestajemy, aż w końcu przyznajemy sobie, kurde, to jest nawet niezłe, opublikuję. I ktoś pisze, spoko, ale w sumie to nic ciekawego. Troszkę się podłamujemy, ale dalej to robimy. Ale tak naprawdę robimy to samo, tylko ciągle, nieustannie. Gramy, komponujemy, tworzymy rzeczy. Aż w końcu pierwsi fanowie. To jest super, mówią. A my w sumie zastanawiamy się, ej, ale dlaczego to jest niby super? Przecież ja robię cały czas to samo. Po prostu robię tylko muzykę, tak jak wcześniej. Tylko, że robię ją od 10 lat. No i zaczynamy myśleć. Przecież ja ciągle robię badziew, bo robię to samo. I w końcu się skapną moi odbiorcy, że robię coś beznadziejnego. I tak też właśnie długo bardzo myślałem, nie tylko z kanałem, ale też ze swoją twórczością, muzą i podobnymi rzeczami. Skąd się w nas to bierze, że myślimy, że tam, gdzie jesteśmy, to nie zasłużenie, że to było szczęście, znajomości, może tylko dobry uśmiech, a nie rzeczywiście nasze umiejętności, kompetencje, ciężka, ale przede wszystkim mądra praca. Ja miałem tak, że po prostu wmawiałem sobie perfekcjonizm, że coś nie jest genialne, nie jest idealnie zrobione, że temu brakuje czegoś, tylko sam nie wiedziałem czego. Kolejna sprawa to bycie solistą, że wszystko zrobię sam, że wszystko będzie po prostu zrealizowane tylko i wyłącznie przeze mnie. Nie oddam temu tego nikomu. Chcę tylko kontrolować to w 100%. I zadajmy sobie pytanie. Czego oczekujesz? Że będę perfekcyjny w każdej sytuacji i w każdym działaniu.
Czego się boisz? Jak nie będę odpowiednio perfekcyjny i nie będę wszystkiego robił idealnie, to nikt nie będzie chciał mnie słuchać, nikt nie będzie mnie lubił i po prostu będę uznawany za kogoś, kto jest po prostu beznadziejny. Serio, tak długo myślałem, jak robiłem te filmy, że muszę mieć perfekcyjnie ułożoną fryzurę, perfekcyjnie wszystko zrobione, ale ja nie jestem perfekcyjny. Mi się często włosy rozwalają, często nie chce mi się iść do fryzjera, no i co z tego? Czy nieperfekcyjnie sobie namaluję przykuca tam. Ale po prostu to stworzyłem i jestem z tego dumny. Jakby nie muszę ustać za tym nic innego, jak moja duma i chęć tego, że chciałem to zrobić. No i co z tego, że perfekcyjnie nie gram na pianinie? Ale gram i sprawia mi to przyjemność. I co z tego, że moja muzyka jest nieperfekcyjna? Ale ja ją lubię robić i nikt mi jej nie zabroni robić. Przez perfekcjonizm i bardzo długie poczucie, że mi się nie należy, nie chciałem otwierać własnego studia, robić takiej przestrzeni, mimo że mogłem sobie pozwolić na to finansowo i czasowo i był to mój zawód, to obawiałem się tego, że to mi się nie należy. Ja za wysoko i tak jakby gdzieś doszedłem i to był przypadek, szczęście, zaraz to wszystko runie, więc nie ma sensu iść w te studio. I wiecie co? To był błąd, bo im szybciej bym otworzył, tym by mi się fajniej i lepiej pracowało. W końcu się po prostu do tego przekonałem i poszedłem w tę stronę. Tak samo, nie tylko w tym wypadku, ale w przypadku poczucia tego, że muszę wszystko robić solo. Teraz mam świetnego montażystę. Zobaczcie. Tam się akurat montuje kurs Akademia Wokalu, no ale dzięki temu mogę więcej robić materiałów i nie zajmować się na przykład takimi sprawami organizacyjnymi. O to chodzi, żeby sobie po prostu wypisać i stanąć przed lustrem, jestem zwycięzcą, powiedzieć, no to jest zabawne niby, ale z jednej strony ma to w sobie coś, jak się tak zastanowić, że po prostu zdać sobie sprawę i odpowiedzieć na pytanie, w czym jestem naprawdę dobry. Pamiętacie moje stare panele, które tutaj wisiały zamiast dyfuzora? One będą do wygrania u mnie na Instagramie, pod postem są wszelkie informacje. Instagram, Pebia Lasiewicz, jak wygrać taki jeden panel akustyczny. 1,50 m x 50 cm szerokości. Także trzeba chyba uwierzyć w swoją twórczość, niezależnie na którym etapie się jest, to, że jest się tam zasłużenie. Jeszcze jedna sprawa, od 8 lutego podróżuję część kursów. Dawno nie podnosiłem cen, także jeżeli ktoś jest chętny i potrzebował jakiegokolwiek szkolenia, to można traktować to, że jest teraz promocja do poniedziałku. Także trzymajcie się, a idę do paczkomatu. Chociaż mam nadzieję, że przynajmniej dzięki tym filmom ktoś też rozpocznie ćwiczenie na jakimkolwiek instrumencie. Postanowiłem sobie cel 30 dni minimum godzinę dzień w dzień ćwiczyć niezależnie od wszystkiego. Ręce bolą. Jeszcze tydzień temu nie byłem w stanie na tym tempie tego tak spokojnie zrobić, a teraz już jest so. Sprzęt do nagrywania. To jest element kursu Akademia Wokali, w którym pokazuję, jak nagrywać i miksować wokale. W kursie pokazuję, czy warto korzystać ze sprzętów dodatkowych, preampów, kompresorów, korektorów, czy wystarczy tylko interfejs audio. Jeżeli macie na przykład tani mikrofon i myślicie o zakupieniu preampa przed wzmacniacza mikrofonowego, to najpierw lepiej jest zainwestować w lepszy mikrofon. Czyli jak macie dwa koła i chcecie kupić preamp, to lepiej kupić mikrofon, będą większe różnice brzmieniowe. Preamp później. Preamp to nie jest taki mikrofon, to może być trampolina większa. Takie jest moje zdanie. Można się z nim nie zgadzać. Jest tu nasz ponad...